Witam was wszystkich, z tej strony to ja Hudson, no i dzisiaj w sumie kolejny film związany z wrestlingiem, bo ostatnio znalazłem na jednym z angielskich forów e, info, znaczy takie pytanie, czy mm, Undertaker jest najlepszym wrestlerem nie wiem, na świecie czy ogólnie? No, i przyznam Wam szczerze, troszkę mnie zaciekawiło to pytanie, bo. No, kurde. Można mówić wiele o Undertakerze. Jego streak na WrestleManii jest niesamowity. W sumie, chyba nikt już w swojej wrestlingowej karierze nie zdobędzie takiego streaku jak Undertaker. Jeżeli chodzi o jego walki. Stoją na bardzo wysokim poziomie, co prawda jeżeli chodzi o tych dużych, no nie wymagam od Undertakera jakiejś dobrej technicznie walki, ale wymagam od niego dużo silnych ruchów, no i wiadomo, wyskoków za ring, co jest też jednym z lepszych ataków Undertakera. No ale, no i wiadomo, jeszcze jeżeli chodzi o Takera, tutaj głównie liczą się emocje, liczą się emocje przed walką, w trakcie walki i po walce. No tyle, że ostatnimi czasy, jak dobrze wiemy, Undertaker pojawia się tylko i wyłącznie na Road to Wrestlemania, na jakimś Row, czy tam na jakiejś gali, i potem się pojawia dopiero na Wrestlemania. No i to boli. To boli, bo naprawdę na samym początku, jak zacząłem oglądać wrestling, byłem wielkim fanem Undertakera. Wiadomo, tam jego wejście było zarombiste, jego walki były zarombiste. To, jak się zachowywał w ringu, jak grał postać tego Umarlaka, no, było czymś świetnym. No ale powiedzmy sobie szczerze, Undertaker nie jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Nie wiem, czy on jest w ogóle nawet wystarczająco dobrym. Tylko, że wiadomo, zależy jak na to patrzymy. Więc ja mam, ja mam też takie pytanie do Was. Napiszcie mi, co Wy uważacie o Undertakerze. Jak wy sądzicie, czy jest on najlepszym wrestlerem na świecie. Jeżeli nie, to napiszcie mi. Yy, po prostu jednego wrestlera, który według was jest naprawdę fenomenalny, który zawsze dawał z siebie wszystko, i na którego zawsze skandowaliście, czy on był healem, czy on był faceem. No ale przechodząc dalej, bo ja mam swój typ wrestlera, który. Yy, wydaje mi się, że jest lepszy od Undertakera. Miał fenomenalne walki na wrestlingu, Był innowatorem wielu w wielu walkach. Co jeszcze? Był świetny na mikrofonie. Był cudownym mistrzem interkontynentalnym. Jego walka Iron Man match z Bretem Hartem to było coś niesamowitego. No i jako heel, jako face był świetny. I, i według mnie to ten zawodnik miał największe szanse, żeby Undertakera pokonać. Na ostatnich wrestlingach mieliśmy, wiadomo, mieliśmy yy, Shona Michaelsa, Shona Michaelsa, Triple H, -a, Triple H'a, CM Punk'a. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o te pięć Restylmeni, czy tam o te, nie, pięć wrestlingi, tak. O te poprzednie pierwsze wrestlemenie, według mnie to właśnie Shawn Michaels miał największą szansę Undertakera pokonać i zakończyć jego niesamowity streak. Jeżeli chodzi o wcześniejsze, wcześniejsze wrestlemenie, żaden z tych zawodników nie był tak dobry jak Shawn Michaels. Zresztą pamiętamy, WrestleMania 10, ladder match o pas, zunifikowany pas interkontynentalny. Razor Ramon kontra Shawn Michaels. Pierwszy ladder match w historii. Pierwszy ladder match okazał się być no, jednym z najlepszych ladder matchy. Dwójka z tych zawodników pokazała w tym meczu wiele. Narazili swoje ciała na naprawdę niezłe kontuzje, bo to był pierwszy mecz tego typu, więc tam mogło się coś złego stać. I tak naprawdę dzięki nim mamy takich zawodników jak Jeff Hardy, jak Matt Hardy, nie wiem kto tam jeszcze z tymi drabinami tak Edge, Christian, Dudley Boys ci wszyscy zawodnicy właśnie dzięki tak naprawdę takim pierwszym ladder meczom postanowili być kim, kim chcieli być i no tak naprawdę spójrzmy dalej, Shawn Michaels, Bret Hart, Ironman match pierwszy raz w historii Pierwszy raz w karierze Shawna Michaelsa wygrał on mistrzostwo WWF. Wcześniej był jednym z najdłużej panujących mistrzów interkontynentalnych. Potem wygrał ten pas WWF 60 minut bez żadnego rezultatu. Dopiero w dołączonym czasie okazało się, że Shawn Michaels wygrał. Co było cudowne. Ktoś tu mi coś napisał, czy coś. E, potem mieliśmy. No, ten cały screwjob. No, ale tak naprawdę, po, pierwsza walka Helene Sel Undertaker Shawn Michaels. I debut Kane'a w dodatku. No i po tej walce też, un, też Shawn Michaels miał rozpieprzone plecy, to trzeba przyznać. Mm, właśnie ten leather match. pierwszy w historii. No, można by tak naprawdę długo wymieniać. Zresztą. Przydomek Mr. WrestleMania, The Showstopper, Headliner, Main Event, to, to się nie wzięło po prostu, bo on sobie był. On w swojej karierze oddawał całe swoje zdrowie dla tego biznesu no i pokazał, że naprawdę potrafi. Mikrofonowo jest super Face Hill, super D-Generation X. Wielu z nas się śmiało, jak opowiadali razem z Triple H żarty. W ringu był świetny, jeszcze pamiętny Super Kick. Na Sheltonie Benjaminie najprawdopodobniej pamiętacie, no po prostu Shelton Benjamin chciał wyskoczyć, zalin na Michaelsa, no i poszedł super Co? To są takie akcje, które człowiek pamięta do końca życia. I tak jak mówię, według mnie to Shawn Michaels w ciągu tych w sumie wielu wrestlemeni, nie mówię, że wszystkich, ale w ciągu tych wielu wrestlemeni. To on był moim numerem jeden, który mógł wygrać. Ja naprawdę wierzyłem, że na wrestlmenii 26 Shawn Michaels pokona Undertakera. Na 25 był błąd. Shawn popełnił totalny błąd. No i przegrał. Ale na 26 spodziewałem się, że zobaczymy koniec triku Undertakera. Niestety się nie udało. Więc według mnie, z mojej osobistej opinii, to Shawn Michaels jest najlepszym wrestlerem, jaki był, no jaki jest, raczej znaczy w sumie, no już. To jest też tak się ciężko mówi. No ale w sumie Undertakera teraz też nie ma, więc możemy powiedzieć, że jaki był i jaki może jeszcze będzie, bo to nie jest powiedziane, że Shawn Michaels jeszcze nie zawalczy, to nie jest powiedziane, że Undertaker jeszcze nie zawalczy. Bo Taker na 100%, Sean na 50. No i to tyle w sumie, jeżeli chodzi o ten wywód. Jest też paru innych zawodników bardzo dobrych, no ale tak naprawdę. Tu mi bardziej chodzi o te czasy jeszcze WWF, wiadomo, WCW, jak tam jeszcze była wojna pomiędzy nimi. No i później te WWE. Według mnie Sean pokazywał o wiele więcej od Taker'a, a Taker, mówię, emocje, napięcie podczas jego walk, podczas jego wejścia, jeszcze jak miał długie włosy, wyglądał super, jak wchodził jako, jako Umarlak, czy tam nie wiem, wjeżdżał w trumnie. No, to były super rzeczy i za to się Undertakera pamięta. Ale jeżeli chodzi o umiejętności mikrofonowe, chociaż wiadomo, mikrofonowo też Undertaker jest super. Ale jeżeli chodzi o umiejętności w ringu, to według mnie Shawn Michaels jest zdecydowanie lepszy. Myślałem nad Hulkiem Hoganem, ale w sumie Hulk Hogan, oprócz tego, że był duży, to tak naprawdę też za wiele nie potrafił. No to jest mniej więcej to samo co, co John Cena. No, mają być duzi i mają być twarzą federacji. Myślałem także nad Bretem Hartem. No ale nie wiem, zawsze jakoś o wiele bardziej lubiłem czy tam faworyzowałem Shauna Michaelsa. The Heartbreak Kid. Shawn Michaels. No i to tyle ludziska. Ja wam dziękuję bardzo za wysłuchanie tego krótkiego filmu. Czy tam audiologa? Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o Undertakerze. W ogóle, jak myślicie, kto będzie jego przyszłym przeciwnikiem na WrestleMania? Bo no, aktualnie jest ciężko. Ja bym chciał Johna Cena, ale bardzo prawdopodobne, że albo The Rock, albo Brock Lesnar, ale raczej Brock Lesnar. Niestety. Ja mówię, ja bym chciał Johna Cena, bo to by było już takie zwieńczenie. Undertaker po prostu walcząc, walcząc z Brockiem Lesnarem, my wiemy, że Taker wygra. Walcząc z Johnem Siną, my nie mamy tej pewności, bo tak naprawdę to by się spotkało dwóch takich terminatorów. I Undertaker nie chciałby przegrać i John Cena nie chciałby przegrać. Oboje by po prostu odkopywali co chwilę i to był, mógłby być naprawdę cudowny pojedynek. No ale może musimy jeszcze troszkę poczekać, może rok, może z dwa lata. Tylko chcę, żeby w tym striku znalazł się John Cena. Ma, jak pamiętamy zresztą... Yy... Tak, żebyśmy chcieli na przykład zobaczyć walkę Undertakera ze Stingiem, czy Undertakera z Hulkiem Hoganem, ale to jakieś 10 lat wcześniej. Bo wiadomo, no twarz Federacji contra Taker to musi po prostu być. Dlatego chciałbym Johna Sine. No i piszcie, kto jest waszym, z waszym zdaniem, najlepszym wrestlerem na świecie. <laughs> Więc ja już wam dziękuję. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Piszcie komentarze. Dawajcie łapki w górę. Ja już Wam dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!